Podróż do Niemiec w styczniu 2024 roku. Oto ważna informacja dla podróżujących. Z powodu kryzysu migracyjnego Niemcy wprowadzili stacjonarne kontrole na granicy z Polską, Czechami i Szwajcarią. Skutkuje to powstaniem znacznych korków podczas wjazdu do kraju. Kontrole potrwają co najmniej do 15 marca 2024 roku. Na granicy policjanci sprawdzają szczególnie pojazdy dostawcze, ciężarówki oraz samochody osobowe przewożące większą liczbę pasażerów. We wszystkie niedziele i święta w Niemczech obowiązuje zakaz jazdy samochodów ciężarowych. Za złamanie zakazu grozi grzywna w wysokości 120 euro dla kierowcy i 570 euro dla zlecającego przewóz. Zakaz jazdy ciężarówek w niedzielę i święta w Niemczech obowiązuje od północy do godziny 22 przez cały rok na całej sieci dróg. Interesują Cię newsy z Niemiec, a także informacje dotyczące życia i pracy za granicą? Subskrybuj kanał Polski Obserwator w serwisie YouTube, na którym znajdziesz najciekawsze i najważniejsze informacje z Niemiec i innych krajów europejskich.